Witaj na kanale Świadomej TV. Zapraszamy do oglądania zamieszczanych przez nas filmów. Jeżeli Ci się spodobają, nie zapomnij zasubskrybować kanału oraz dać łapki w górę pod filmem. Świadoma TV. Telewizja ludzi chcących żyć świadomie. Dzień dobry, witam wszystkich w sierpniu 2018 roku i zapraszam na nasz horoskop. Zaczynamy oczywiście od barana. Osoby urodzone w znaku barana w sierpniu będą od Was odchodziły wszelkie przeszkody, kłody pod nogi. Wasza droga życiowa zacznie się prostować, szczególnie u kobiet. Jeśli chodzi o mężczyzn spod tego znaku, jest tutaj ostrzeżenie, kilka nawet ostrzeżeń takich. Po pierwsze, uważajcie na sprawy finansowe. Nie dajcie się wykorzystać i oszukać, szczególnie jeśli planujecie jakiś remont mieszkania czy zmiany mieszkaniowe. Nie dajcie się oszukać i wykorzystać tutaj komuś nieuczciwemu, czy pracownikom, których zatrudnicie, czy sprzedawcom, od których będziecie kupować mieszkanie czy dom. I kolejne takie ostrzeżenie, uwaga na zdrowie, szczególnie uważajcie na nogi. Jeśli chodzi o lewą nogę, dotyczy to kości stawów, więc uważajcie na zwichnięcia, skręcenia, złamania. Natomiast jeśli o prawą chodzi, karty pokazują, uwaga na żyły, coś związane z krwią, z żyłami. Osoby, które chcą się wyrwać, uwolnić z jakichś niekorzystnych sytuacji, zdarzeń, sierpień będzie dobrym okresem, żeby to zrobić. Także warto będzie podjąć kroki, żeby wyrwać się z niekorzystnych układów, odciąć całkowicie i wejść w taki stan czy okres wolności. Dotyczy to oczywiście związków, ale różnych związków, także relacji przyjacielskich, koleżeńskich czy dotyczących pracy. Mężczyźni spod znaku byka, którzy są w nieformalnych związkach, a chcieliby zalegalizować ten związek, dobry czas na oświadczyny, na spełnianie tutaj swoich marzeń, pragnień, zamierzeń związanych właśnie czy dotyczących związku. Dobry czas na planowanie ślubu, wesela. Natomiast kobiety spod znaku byka, które chciałyby gdzieś wyjechać, mówię tutaj o wyjeździe zagranicznym czy wyjazdach zagranicznych, karty wskazują najlepszy kierunek na południe świata. Z tym, że podróże nie odbędą się w tym czasie, w jakim planujecie. Trochę to się przeciągnie i będzie to dobry czas, właśnie to przeciągnięcie się. Uważajcie na wyjeździe, pilnujcie swoich portfeli i dokumentów. Jest ostrzeżenie, że mogą jakieś straty pojawić się, jeśli nie dopilnujecie tych spraw. Praca i u mężczyzn, i u kobiet spod znaku byka, wchodząca w nowy etap. Także mogą szykować się awanse, jeśli nie planujecie zmian związanych z pracą, czyli zmiany pracy konkretnie, lub po prostu odejście z danej pracy, która już dla Was jest nieodpowiednia, niekorzystna. Jeśli będziecie sobie szukać innej, w bardzo szybkim okresie czasu taka praca dla Was najlepsza się znajdzie.
Bliźnięta w sierpniu przede wszystkim skupią się na sprawach finansowych. W najbliższym czasie pojawią się jakieś nowe możliwości, szanse dotyczące czy związane ze zmianami finansowymi. Bardzo pozytywne zresztą możliwości czy szanse. Może to się wiązać ze zmianą pracy lub zmianami w pracy. Może to być awans lub podwyżka. Ale widać tutaj spore pieniążki, które będą do Was wpływały. Kobiety spod znaku bliźniąt, które myślą o rozstaniu ze swoim partnerem lub mężem, pokazują karty, żeby się jeszcze zastanowić, ponieważ z jednej strony chcecie rozstania, miotają Wami emocje, natomiast z drugiej strony oczekujecie jeszcze na jakieś szanse. Także jeśli czekacie, odczuwacie, że chcecie jeszcze dać szansę partnerowi, to po prostu zróbcie to w sierpniu. Jest to dobry czas. Przy kobietach spod znaku bliźniąt pojawi się duża ilość mężczyzn, także dobierajcie ostrożnie, kierujcie się intuicją, bo nie wszystkie związki czy nie wszystkie osoby, które pojawią się w Waszym życiu, będą korzystne. Nie będzie korzystne po prostu wejście w relacje z niektórymi osobami. Nie ma zagrożeń, jeśli chodzi o zdrowie. Raki, które planują jakąś naukę, kursy, szkolenia, zróbcie to. Idźcie za tym pomysłem, są to dla Was szanse na poprawę jakości swojego życia i odnosi się to zarówno do kobiet, jak i do mężczyzn. W związkach szykują się poważne rozmowy, także rada kart jest taka, bądźcie szczerzy w stosunku do siebie. Nie unikajcie trudnych tematów, bo dzięki temu będziecie mogli naprawić relacje w swoich związkach, które no, w tym momencie mogą być dość kiepskie. Uważajcie na wszelkiego rodzaju przeziębienia. W momencie, kiedy zauważycie w obrębie głowy przeziębienie, katar, bóle gardła, warto by było natychmiast zareagować, ponieważ pokazują karty możliwość przeniesienia się potem tej choroby, tych dolegliwości w płuca czy oskrzela, więc warto tego byłoby uniknąć. Wyjazdy zagraniczne jak najbardziej jedźcie i również tu odnoszę się i do kobiet, i do mężczyzn. I tutaj wyjazdy różnego rodzaju i wypoczynkowe, jeśli planujecie taki, warto pojechać, warto z tego skorzystać, ale jeśli ktoś z Was planuje wyjazd zagraniczny dotyczący pracy i zarabiania pieniędzy, jak najbardziej pokazują karty, że jest to korzystny czas. Zdrowe lwy sierpień powinny przeznaczyć, tak jak tutaj pokazują karty, na zabawę, wypoczynek. Natomiast jeśli osoby spod tego znaku mają planowane jakieś operacje, zabiegi, dobrze by było zrobić to w sierpniu. Pokazują karty wyzdrowienie, wyleczenie, pozytywne zakończenie. Także jest to dobry czas, a pokazują karty, że no, część z Was zastanawia się, waha, czy podjąć taką decyzję właśnie na sierpień, jeśli chodzi o zabiegi i operacje. Lwy, które planują zmiany mieszkaniowe, dobrze by było, żeby to przełożyły na inny okres czasu, na inny miesiąc.
a sierpień, tak jak powiedziałam na początku, przeznaczyły na zabawę i odpoczynek. Panny będą się żegnały, rozstawały, ale nie mówię tutaj, że dotyczy to tylko rozpadu związków. Tutaj pokazują karty rozstania, pożegnania z powodu wyjazdu jednego z partnerów w związku. I tutaj to mogą być wyjazdy zagraniczne i nie tylko. Także pokazują karty i tęsknotę. Ale też widać, że w związkach, które w tym momencie nie do końca się dogadują, gdzie już nawarstwiło się bardzo dużo negatywnych energii, gdzie wytworzyła się jakaś przepaść między wami, no to tutaj warto w sierpniu byłoby podjąć kroki w kierunku albo porozumienia się, nawet skorzystania z jakiejś terapii rodzinnej czy dla związków, lub po prostu rozstania, jeśli nie będziecie mogli się porozumieć czy dogadać. Panny, które planują zmiany związane z pracą na sierpień, niestety mogą zostać przesunięte w czasie trochę. Tutaj karty pokazują okres około pół roku. Nie za pół roku, a do pół roku. A w sierpniu nie warto brać się za te zmiany właśnie dotyczące pracy. Tutaj pokazuje się, że czas będzie działał na waszą korzyść, jeśli spokojnie poczekacie. Bo teraz jest jakaś forma takiego zawieszenia w waszym życiu i jakby wszelkie kroki podjęte czy dotyczące zmian nie skończą się pozytywnie na ten moment. Natomiast jeśli spokojnie przeczekacie, widać duże zmiany finansowe, rozwój, ruch, jeśli chodzi o tą pracę. Dla wag szykuje się tutaj balowanie w sierpniu na chrzcinach, weselach lub otrzymanie w sierpniu po prostu zaproszeń na takie większe imprezy rodzinne. Jeśli chodzi o pracę, uważajcie na swoje otoczenie w pracy. Dużo zazdrości i zawiści pokazują karty. A przede wszystkim jest ostrzeżenie, uwaga na sprawy finansowe. Więc nie wchodźcie w żadne układy finansowe, jeśli chodzi o sierpień, bo nie jest tak, że pożyczamy pieniądze, czy wchodzimy w układy z jakimiś obcymi osobami, tylko z reguły jest tak, że ufamy tym ludziom. I niestety, tak tutaj karta określa mężczyznę, kolega, przyjaciel lub brat może po prostu oszukać i wykorzystać. Będziecie się potem musieli mocno natrudzić, żeby odzyskać swoje pieniądze. No i albo się to uda, albo nie, bo karty tutaj w tej kwestii bardzo nieciekawie pokazują. Także uważajcie, nie pożyczajcie nawet bliskim osobom. Nie ma zagrożeń, jeśli chodzi o zdrowie, natomiast dla wolnych wag tutaj szykuje się jakaś niespodzianka czy niespodzianki, czy jakiś cud albo zrządzenie losu, jeśli chodzi o sprawy uczuciowe, o miłość. Także bądźcie na to otwarci.
U skorpionów ruch i rozwój, jeśli chodzi o pracę. Nowe, dobre początki, które, tak jak tutaj karty określają, dadzą poczucie radości, zadowolenia, albo nawet pokusiłabym się, żeby określić poczucie szczęścia tutaj związanego z tym rozwojem. Kobiety skorpiony będą wchodziły tak w okresie około 2 miesięcy, ale w jakiś nowy etap swojego życia, ale te zmiany już karty pokazują właśnie w sierpniu, że one się zaczną. Będzie, tylko że to też sierpień będzie takim okresem, gdzie trzeba będzie pozakańczać pewne znajomości, wyrwać się z niekorzystnych układów, sytuacji, zdarzeń, po prostu poodcinać od niektórych osób, pozakańczać te relacje. Dlatego, że tutaj bardzo duże jakieś manipulacje ze strony innych osób pokazują się tutaj, negatywne energie od tych osób, które wchodzą na głowę, na cały kręgosłup, ale już wychodzicie z tego. Jeśli chodzi o mężczyzn skorpionów, bardzo dobry czas na jakieś plany i wprowadzanie zmian w swoje życie dotyczące spraw finansowych. Pokazują się duże pieniążki przy Was, tylko trzeba zrobić ten krok, żeby po nie sięgnąć, bo z tego, co pokazują tutaj karty, to boicie się jakby wprowadzić te zmiany czy wykonać ten krok w swoje życie. Wszystkie skorpiony, które planują zmiany mieszkaniowe, karty radzą, żeby w sierpniu, żeby sobie odpuścić. Możliwość ciąży pokazują karty tutaj dla strzelców, u kobiet spod znaku strzelca. Także jeśli planujecie, chcecie, to jest sierpień, jest dobrym takim okresem czasu. Natomiast jeśli jeszcze nie jesteście gotowi na to, żeby posiadać potomstwo, czy nie chcecie, no karty radzą po prostu uważać, zabezpieczać się. I tutaj, jeśli chodzi o płeć, pokazują karty chłopca. Tu mówię do tych osób, które pragną potomstwa i gdzie te ciąże się pojawią w sierpniu. Krótkie wyjazdy, dłuższe wyjazdy, również w sierpniu. Natomiast pokazują też karty tutaj możliwość spraw prawnych lub sądowych, które z jednej strony spowodują napięcia i nerwy, spowodują tutaj, pokazuje się tutaj, że te sprawy sądowe będą, ktoś będzie motał, ktoś po prostu będzie dawał nieprawdziwe, fałszywe informacje i stąd te nerwy i napięcia, ale postarajcie się przetrwać to w spokoju, dlatego, że pokazują karty bardzo pozytywne zakończenie tych spraw. Tutaj widać co najmniej dwie, ale one zakończą się pozytywnie. Mogą dotyczyć u niektórych osób tutaj spraw spadkowych, majątkowych, także też spore pieniążki dla Was się pokazują. Koziorożce w sierpniu pozwolą sobie na taki stan zawieszenia,
relaksu, może odlotu, takiego resetu, odpoczynek. Pokazują karty odpoczynek, realizowanie swoich marzeń, właśnie związanych czy dotyczących z odpoczynkiem, z wyjazdami. Jeśli już macie zaplanowane jakieś wyjazdy, bardzo dobrze, korzystajcie z tego, jedźcie. Tak jak tutaj widać, po prostu w sierpniu nie będziecie wprowadzać nawet drobnych zmian w swoim życiu. Skupicie się tylko na relaksie i odpoczynku. Jeśli chodzi o zdrowie, uwaga na ciśnieniowe tutaj skoki mogą się pojawić, to i u kobiet, i u mężczyzn. Przede wszystkim uważajcie na dolną część kręgosłupa i nogi. Tutaj te ostrzeżenia związane są z kośćmi i stawami. Praca, bo mogą się pojawić nowe szanse czy możliwości związane z pracą i praca będzie wchodziła w nowy etap waszego życia, ale jeszcze nie będzie to w miesiącu sierpniu. Kobiety w znaku wodnika, uważajcie na plotki, obmowy, złe życzenia, klątwy. Jeśli coś takiego odczujecie na sobie, skorzystajcie z pomocy osób, które potrafią to oczyścić, pozdejmować z was, bo są to bardzo brzydkie energie, które będą blokowały wasze ruchy, które będą blokowały zmiany w waszym życiu i które spowodują gorsze samopoczucie. Uwaga na kręgosłup i szczególnie lewą nogę, kości stawy, i tutaj odnoszę to do kobiet. Warto będzie zakończyć relację z jakąś kobietą, którą w tym momencie nazywacie czy uważacie za swoją przyjaciółkę lub bardzo bliską koleżankę. Jest to osoba, która naprawdę nie do końca dobrze życzy. Mężczyźni spod znaku wodnika przede wszystkim będą skupiali się na sprawach finansowych, natomiast tak jak tutaj karty pokazują, będzie to tylko w myślach, nie będzie jakby wykonanych żadnych kroków w kierunku tego, żeby te pieniądze były, żeby je zdobyć. Także przestańcie tylko myśleć, po prostu zaczynajcie działać w tą stronę, bo możliwości związane z pracą będą się pojawiały i to w najbliższym czasie. Nawet tutaj na początku sierpnia pokazują karty, już takie szanse czy możliwości mogą się pojawić. I karty pokazują to jako dobre, nowe początki związane z pracą. A jeśli chodzi o związki, wodniki, no tutaj takie trochę sprzeczności się pokazują, bo z jednej strony jakby nie chcą kończyć związku, swojego związku, z drugiej strony jakby myślą o kończeniu, rozstawaniu, uwalnianiu, więc troszkę ciężko jest mi to zinterpretować w tym momencie. Jeśli chcecie naprawiać swoje związki, nie bójcie się wykonywać kroków w tą stronę, żeby to naprawić, żeby nie nawarstwiało się za dużo negatywnych emocji. Jeśli jest wam źle w związkach, po prostu zakończcie je. Osoby, które czekają na jakąś wolność, uwolnienie, no to jeszcze chwilę trzeba będzie poczekać. To może być związane ze sprawami prawnymi, sądowymi. I tutaj odnoszę się teraz do wszystkich wodników. Nie dajcie się wykorzystać czy oszukać, jeśli chodzi o sprawy finansowe.
Ryby w sierpniu przede wszystkim będą skupiały się na realizowaniu swoich marzeń i tutaj to są marzenia dotyczące czy związane z każdą sferą życia. Owszem, pokazują karty ogromne lęki z tym związane, ale spróbujcie odstawić te lęki na bok i skupić się na realizacji tych pragnień, ponieważ naprawdę to wszystko jest w zasięgu waszej ręki. Jeśli poddacie się lękom, no to sorry, ale nie będzie można tego osiągnąć czy zrealizować. Nie pokazują tutaj karty w czasie realizacji tych marzeń i zamierzeń żadnych zagrożeń dla was, także tak jak powiedziałam wcześniej, postarajcie się uwolnić czy odsunąć te lęki na bok. Radość, zadowolenie z powodu zmian związanych z pracą, nowe początki związane z pracą. Jeśli planujecie jakieś zmiany mieszkaniowe, czy kupienie czegoś, czy remont, czy w ogóle przeprowadzkę do innego mieszkania, róbcie to. Jest sierpień, jest takim dobrym czasem, żeby to zrealizować. Natomiast mężczyźni spod znaku ryb, którzy czują się w tym momencie w takiej formie jakiegoś zawieszenia, tutaj karty ustawiły tych panów na takiej troszkę pozycji straconej, ale to nie karty jakby stawiają na pozycji straconej, tylko jakby ci panowie sami postawili się na takiej pozycji straconej, w takim dołku, przygnębieniu, trochę w takiej klatce negatywnych energii. Spróbujcie popracować nad tym, czy pójść do kogoś, kto pomoże jakby wyjść z tej klatki, uwolnić się, oczyścić. Bardzo dużo na głowie myśli, napięć, stresów i z tym warto by sobie było poradzić, żeby przestać się bać, zrobić kroki tutaj, dość takie poważne kroki pokazują karty, w kierunku zmian w swoim życiu, w kierunku wyrwania się z niekorzystnych układów, sytuacji, zdarzeń i w tym kierunku, żeby wszelkie czy przeszkody, kłody, które były do tej pory w waszym życiu, żeby po prostu mogły sobie odejść. Uważajcie na kręgosłupy, szczególnie mężczyźni, no i nogi tutaj. Mogą boleć kości staw. Dziękuję za uwagę, życzę wszystkim udanych wakacji. Pozdrawiam, Wróżka Luna.